Siema, Wiedźmin 3 posiada mnóstwo najróżniejszych zadań. Niektóre z nich powodują u nas smutek i podły humor, niektóre sprawiają, że człowiek czuje w duszy pustkę, z kolei niektóre rozbawiają nas niekiedy do łez. I to właśnie o takich misjach, tych śmiesznych, które poprawiły mi humor, chciałem dzisiaj pogadać, a przede wszystkim wam je dzisiaj pokazać. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na Giga, turbo szefowego wiedźmińskiego Discorda, link oczywiście w opisie, a my bez zbędnego przedłużania zaczynajmy dzisiejszy odcinek. A zaczniemy sobie od absolutnego klasyka. Od zlecenia o nazwie Pijak z Oxenfurtu. Jeżeli ktoś grając w Wiedźmina nie przechodził tego zadania, to niech zdecydowanie żałuje. Zlecenie Pijak z Oxenfurtu może sugerować, że będziemy polować na jakiegoś pijaka z Oxenfurtu, ale to nieprawda, bo tym pijakiem będzie sam Geralt z Rivii. Chodź tu, wywłoko. Ale może po kolei. Przechadzając się po mieście Oxenfurt na tablicy ogłoszeń, możemy natknąć się na ciekawą informację o przerażającym potworze, który terroryzuje lokalną gawieć. Żeby dowiedzieć się o nim więcej, musimy porozmawiać z redańskim oficerem, który da nam namiar na dwie osoby. Jak się spiszesz, nie będziesz narzekał. Redańska armia to nie banda obdartusów, których nie stać na wynajęcie Wiedźmina. 2 seconds later. Nie mamy tyle pieniędzy. Za zadanie będziemy mieli teraz pogadać z ofiarą bestii, którą to przepytamy, co wie o potworze, oraz zbadamy miejsce ataku, a chwilę później za zadanie będziemy mieli udać się do lokalnego medyka, żeby wyciągnąć jeszcze więcej informacji o ofiarach bestii. Ostatecznie łącząc te wszystkie wskazówki i informacje, Geralt dojdzie do fundamentalnej konkluzji, że ofiary bestii łączy dwie rzeczy: alkohol i ugryzienia na szyi. Obrażenia na ciele ofiar i zamiłowanie do biżuterii wskazują, że to katakarn. Co ostatecznie doprowadzi go do wniosku, że za tym wszystkim stoi zapewne jakiś wyższy wampir katakan. Wampir, który lubuje się w krwi podsyconej alkoholem. Teraz trzeba będzie jakoś tego wampira wywabić, ale spokojnie. Wiedźmin Geralt ma absolutnie wybitny pomysł. Po prostu urżnąć się prawie do nieprzytomności alkoholem, po czym wyjść na miasto gdzieś w okolice poprzednich ataków. Nietrzeźwych kołowąsów, woźnych i żaków z bursy filozofów nie obsługujemy. What? A co takiego zrobili ci żacy z... Nie mówmy o tym, dobrze? Co podać? Chcę się uchlać jak świnia, koniecznie tanim winem. Kłopoty z dziewczyną, czy nieudane interesy? Żadna z tych rzeczy, po prostu taką mam pracę. A po tym jak się nawalimy, usłyszeć z ust Geralta będziemy mogli absolutnego klasyka. Panny z Vicovaro. Pierwsza panna z Vicovaro, zawsze rada iść na siano. Druga panna z Vicovaro, daje sam tylko rano. Katakan nie słyszy. Spróbuję kawałek dalej. Trzecia panna nie ma zasad, zawsze łasa na kutasa. Co to ma znaczyć? Chamstwo i degrengolada! Upadek obyczajów! Dobrze już, dobrze, dobrze. Czuję twoją krew. Chodź tu, wywłoko. Będę pił twoją krew. Chodź, nie pierdol. Jestem. Tu jestem. Ostatecznie faktycznie udaje nam się wywabić katakana i, że tak powiem, podpuścić słownie. Chodź tu, wywłoko. Taktycznie zachęcić do ataku. Chodź, nie pierdol. Toczymy wtedy walkę z nim. W trakcie, jeżeli ta walka pójdzie po naszej myśli, ten ucieknie od nas w jej połowie. Ostatecznie okaże się, że skrył się gdzieś w opuszczonej stodole, w której to dokończymy z nim to, co zaczęliśmy. Udajemy się wtedy do redańskiego oficera po nagrodę i misja nam się kończy. Zabiłem potwora, który mordował mieszkańców. W mieście grasował katakan. Prawdę mówisz? A co to takiego ten cały katakan? Wampir wyższy. Bardzo ciekawy przypadek. Z jakiego powodu takie bydle może być ciekawe? Zdradzał zamiłowanie do alkoholu i miał niezwykle rozbuchane ego. Najważniejsze, że szlak go trafił i chwała ci za to, Wiedźminie. To był zdecydowanie interesujący przypadek. Czas na misję numer 2. Tak samo jak to miało miejsce w pierwszej misji, tak samo w tej będziemy mieli styczność z nieludzkim stworem.
Tym razem będzie to stwór równie groźny, ale zdecydowanie mniej inteligentny. Bo mowa tu o szeregowym łupku, czyli oczywiście o skalnym trollu. Tak samo jak to miało miejsce w przypadku pierwszej misji, drugie ogłoszenie również możemy zebrać z tablicy ogłoszeń w Oxenfurcie. Ja nie wiem, co jest nie tak z tym Oxenfurtem, ale zdecydowanie coś jest. W zebranym ogłoszeniu możemy przeczytać, że należy uważać na pewnego skalnego trolla, który śpiewa redańskie żołnierskie piosenki i przypuszcza się, że jest to element nilfgaardzkiej dywersji. Podoba mi się też instrukcja, która jest tam napisana, jak się powinno zachować w przypadku spotkania go. W przypadku spotkania z trollem zaleca się zachowanie postawy nieruchomej. Najlepiej przywarcie do ziemi i osłonięcie głowy rękoma. Istnieje szansa, że stwór wówczas nie zaatakuje, gdyż weźmie potencjalną ofiarę za kamień. Patrząc tak generalnie na skalne trolle, to nie zdziwiłbym się, jakby to jakimś cudem zadziałało. Jeżeli faktycznie przejdziemy się wokół miasta Oxenfurt, spotkać będziemy tam mogli tego trolla, o którym była mowa w ogłoszeniu. I usłyszeć, bo ten faktycznie cały czas z wielką dumą śpiewa redańskie piosenki. Kogo z kuflem wita zorza, to piechurzy z łukomorza. Piki do boju, miecze w dłoń, nie w garstczyka, goń, goń, goń. Będziemy mogli też z nim porozmawiać. Te ludź, tu redańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję. Co, ludź nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radoswida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho, ja słucham. Ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz, jak się patrzy. I nawet śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. Jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść, bo jak pójdę, to chłopy zaraz łodzie zabiorą. Złe chłopy. Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludź. Armia redańska ci tego nie zapomni. Wiecie, kogo mi ten skalny troll przypomina? Mnie. Jak miałem 8 lat i o 22 przychodziłem do mamy z zadaniem bojowym ogarnięcia farb na jutro do szkoły. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tak raz chociaż nie zrobił.
Głupi też byłem jak troll, ale to akurat mi zostało nawet do dzisiaj. Dobra, chodźmy po te farby dla skalniaka, bo zapewne już się niecierpliwi. Farby te dostaniemy u jednego z kupców w Oxenfurcie i za zadanie będziemy mieli mu je zanieść. Kiedy mu je przyniesiemy, ten będzie miał coś jeszcze do powiedzenia. Szeregowy łupek melduje się na rozkaz. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję. Niech umie. To chyba zależy co. Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego, jak na herbie. Staniemy wówczas przed wyborem, albo namalować ptaka samemu, albo odmówić i kazać trollowi go namalować. Szczerze mówiąc, tym dalej w las tym troll zaczyna jeszcze bardziej przypominać mnie, kiedy byłem dzieciakiem. Też byłem fanem rysowania ptaków. Tylko nie redańskich. Jeżeli my go namalujemy, wyjdzie on tak? Piękny! Piękny ptak! Jak żywy całkiem! Tak myślisz? Cóż, jeśli ci się podoba? Dobry ludź, nie taki jak inne. Dziękuję. Z kolei jeżeli odmówimy mu pomocy, troll sam go namaluje i wyjdzie on tak. Niedobry ptak, brzydki. Nie, wyszło całkiem nieźle. Ludź grzeczny, ale ptak brzydki. Ja widzę. Troll może głupi, ale nie ślepy. Dobry ludź, nie taki jak inne. Dziękuję. Skalny troll chyba ewidentnie ma problemy z pewnością siebie, skoro uważa, że nasz herb jest ładniejszy od tego, który namalował on. Ale to już nie nasza sprawa. A skoro mówimy już o wyborach, na samym początku misji Ochotnik również stanęliśmy przed pewnym wyborem. Mogliśmy wybrać opcję pierwszą, pokojową i drugą zabić trolla. Chyba nikt normalny nie wybrał nigdy drugiej opcji, dlatego wam ją jeszcze pokażę. A ponadto jest śmieszna. Troll ludojad tak blisko miasta. Jesteś zbyt niebezpieczny. A ja dla ciebie śpiewałem. Niewdzięczny ludź! Jeszcze trzeba będzie mięso z pancerza wyłuskiwać! No i kiedy zabijemy trolla, to misja nam się oczywiście zakończy. Taki smutny, że nam śpiewał, a my tu chcemy się z nim bić. I czas na zadanie numer... A może w sumie nie. W sumie może jeszcze przed zadaniem trzecim udamy się do Barbera przyciąć nieco końcówki. Balwierza szukacie? No, toście dobrze trafili, zapraszam. Opierdolę wasz mój za pół cen. Ostrzegłbyś mnie? To jest jeśli ręce ci się nie trzęsą. Może przytnijmy delikatnie brodę, albo generalnie ogólmy się na zero i włosy może na golenie i koński ogon. Myślę, że to dobry wybór. Nie o to mi chodziło. Jak to nie o to? Ostrzyżony wasz mość? No, ostrzyżony przecież. A równiusieńko jak spod linijki, że tak powiem. Ale chciałem inną fryzurę. A ja chciałem zostać starostą Mahakamu. A proszę, zamiast tego strzyga jakiś oberwańców. Kolego. Mówi się trudno i bierze, co życie daje. Śmieszny dialog też będzie, kiedy stwierdzimy, że do niego wrócimy na drugie strzyżenie. O, witam ponownie. Zadowolony klient zawsze wraca, nie? Tak, no to ja może zostanę przy starej fryzurze. A teraz czas na absolutnego klasyka. Misja, która tak samo jak pierwsza zawierać będzie dużą ilość alkoholu, tylko w przeciwieństwie do pierwszej misji, alkohol ten spożywać będzie nie jeden wiedźmin, a trzech. Mowa tu oczywiście o klasycznej wiedźmińskiej popijawie. W misji nie ma to jak w domu.
Misja nie ma to jak w domu, rozpoczyna nam się zaraz po zakończeniu misji Najbrzydszy Człowiek na Świecie, w której to za zadanie mamy przynieść Umę do Kaer Morhen, a potem pomóc Yennefer, Eskelowi i Lambertowi. Jeżeli wykonamy te wszystkie podpunkty zadań, nasi Wiedźmini nie będą mieli już co za bardzo robić. To co robimy z wolnym wieczorem? Vesemir mówił, że trzeba wymienić belki w stropie, wiecie, tam w baszcie. Może byśmy się tym zajęli? Znaczy, w sumie jest co robić, tak jak wspomniał Eskel, ale można się też napruć. Możemy się też napić. I takim oto sposobem zaczyna nam się absolutnie legendarna, jedna z najśmieszniejszych misji w całym Wiedźminie 3. Dobrze, ale za chwilę. My z Geraltem musimy jeszcze porozmawiać. Oho, brzmi poważnie. Do zobaczenia później. Co znowu przeskrobałem? Nic. Chciałam cię tylko na chwilę odciągnąć. W taki sposób, żeby chłopcy nie wyczuli, co się święci. Co się święci? Pójdziemy na górę i będziemy się kochać. Jak zawsze, wiesz, czego chcesz. Za stara jestem, żeby udawać zawstydzonego podlotka. Chyba, że mnie ładnie poprosisz. To jak, idziemy? Potem do nich dołączysz. Za godzinkę. Albo dwie. Jen. Nie obraź się, ale... Dość. Wiesz, nagle naszła mnie ochota, żeby się napić. Jak tam? Pani czarodziejka znowu ci zmyła głowę? Powiedzmy. Jen, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. Może zamiast tak chlać w milczeniu, nadgonimy towarzyskie zaległości. Gdzie byłeś, kiedy cię nie było? W Aldersbergu. Polowałem na wyższego wampira. Aha, to są niebezpieczne skurwysyny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. To tak jak ja. Wszystko fajnie, Geralt rozmawia sobie o zleceniach i o innych takich, popijając tam jakiś alkohol, ale tak naprawdę prawdziwa popijawa zacznie się dopiero w momencie, kiedy Yennefer sobie z tamtego miejsca pójdzie, a Wiedźmini zaczną w końcu pić na poważnie. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień. Ta, już to widzę. Ale kopię po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mewą. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lu. Może zagramy w karty? Czemu by nie? Rozumiem, że na pieniądze. No raczej, chyba że wolisz w rozbieranego. Może wreszcie bym zrozumiał, co w tobie widzą kobiety. Dobra, porównacie, co macie w gaciach potem, a teraz mieszki na stół. O co mu chodzi? Nieważne, gramy. Szajsat? Razy jeden. Dobra, niech to się liczy, widzowie. I co, Geralt? Dostało się w dupę, nie? Kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości. To co chodziło z tą Samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem. Więc spróbował po swojemu z rybacką siecią, no. I pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku mazurki. Piękna historia. I z morałem. Ta, jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Odczepisz się kiedyś od Jen? Jak jej zaufam. Ty byś za nią w ogień skoczył. A ona tą pogrywa.
jak zawsze. Znaleźli się eksperci od miłości, cholera. Żaden z was nie był z czarodziejką. Nie bez powodu. Dobra, daj przystojniakowi spokój, bo się nabzdyczy. Patrz, już robi tę swoją obrażoną minę. Masz, Geralt, napij się. Życzymy tobie i Yennefer wszelkiej pomyślności. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Mi tam jest ciepło. Przecież on zawsze był zmarzluch. Pamiętasz tę zimę 15 lat temu, jak śnieg leżał do Beletein? Siedział owinięty kocem przy kominku i rzucał kurwami, jak tylko zaczynało sypać. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol, powiadam wam, jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusik? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać panny. Czy jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do dziemy. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i krotochwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebiot dziadek, nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź polej. Ech, poleję ci, Eskiel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w gipsie. Po wypitych już kilku mocniejszych, rozmowa z kompanami zaczyna nam się nudzić, a gadka nie układa się do końca tak jak powinna. Stać będziemy wtedy tak jak w prawdziwym życiu zazwyczaj stoimy, przed decyzją albo zakończyć imprezę, albo... Ej, zróbmy coś śmiesznego. Klasyka. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmiesznie. Przystojniak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił, pije do dna. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. No proszę. Po Geralcie się spodziewałem. Ale żebyś ty? Eskel, Eskel, cicha woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Geralt? Pal licho Lamberta, ale żeby ty? Co by powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... Nie brałem fistechu. Eskel, serio? Raz, z tym sukubem. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Poza Grychę. No dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą tą? Lambert, chłopie, muszę ci coś powiedzieć. No? Potrafisz być kawał świni. Ale ja cię, chłopie, kocham. A ty jesteś bufon. Ale kurwa, w ogień bym za tobą skoczył. Chodź no tu, bracie. Cholera, potłukłeś się.
Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był Jakowem? Za mną w Sukurs! Raczej z Lambertem w Sukurs nie pójdziemy, bo ten sam już ledwo chodzi, ale faktycznie na poszukiwania Eskela się wybierzemy. Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, on się chyba pożygał. Powoli odkrywamy to coraz więcej poszlak, gdzie mógł się Eskel udać i co mogło się stać. Eskel, pijaku! Wyłaź! Eskel! 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 Ej! Słyszałeś? Coś jak... dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Znaczy doszło do walki. Aż w końcu spotykamy go nabzdrygolonego do nieprzytomności, śpiącego na dworze. O! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! Pomódka! Co? Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy! Co się stało? Wstawaj, idziemy pić! No i spokój się pożyga. Zawsze się tak kończy, jak klejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza jen. A jej lepiej nie budzić, wierz mi. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl. Włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co wy na to? Lambert, ty co masz łeb? O, pewnie, że mam. To jak, wzywamy lożę czarodziejek na imprezę? To jest! Wzywamy, kurwa! Dobra, jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwizna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy Yennefer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzy się, bo tak ci zasznuruje gorset, że się zesrasz. Nie marudź, Eskel. Wbijamy się fa. Faza łaszki. No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Ale zwiozła szpargał? Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. Nie straż Geralta. O, tak. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Tak, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie w te. Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskel. Masz talię osy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil blede do in hokus pokus sare mare arce blatana. Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stróż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już.
tak niestety, ale kończy nam się przynajmniej dla mnie jedna z najlepszych i najśmieszniejszych misji w grze Wiedźmin 3. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi, a lubicie tego typu materiały i wpadnijcie na Giga, turbo ultra szefowego wiedźmińskiego Discorda, Wielka Redania. A my widzimy się zapewne za jakieś 2 dni. Do zobaczenia. Widzę, że wszyscy już na nogach. I cuchnął jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert.